Stąd, trzeba coś poszedłeś. Milionów złotych jak strzeli, panie komisarzu. Mamy już tego trzeciego? Na razie nic.
prowadzić. Co za jotka? Straciłeś dwóch ludzi. Jesteś zawieszony. A ty co tam robisz? Wysyłasz SMS-a do kochanki? A do czego nas nie żyje? Lepiej, żebyś miał dobrą odpowiedź. Ktoś nas sprzedał. Niemożliwe. Nic poza biura nie wiedział o akcji. Zobacz. Max, co ty mi pokazujesz? Połączenia były na dwiema tej produkcji. Przypadek? Słuchajcie, i tak będzie dochodzenie w tej sprawie. I módlcie się, żeby przypadkiem nie wykazało błędu po waszej stronie. Akcja była zapięta na ostatni guzik. Mamy coś na menu? Ile to było? 100 kilogramów. Na razie ciebie nie zawieszą, ale idziesz na urlop. Asha. Don't be falling. It's been nothing. Nie ma oskarżonych, nie ma świadków. Prokurator chce umorzyć sprawę. A telefon? Przecież dobrze wiemy, że ktoś ich odszedł przed akcją. Połączenia były ze strony Sejmu. Prawdopodobnie z hotelu sejmowego. To nie jest żaden dowód. Przykro mi, Max. Andrzej, ty nie pozwolisz, żeby zamknięta tę sprawę. Nie zrobiliśmy tego. Obawiam się, że naciski płyną z samej góry. Nie psuć naciski. Zrozum, ja jestem za krótki na to, żeby bawić się w politykę. Dupa spada mi ze stołka, a ty się cieszysz, że nie zostałeś zawieszony razem z dowódcą tej akcji. To nie znaczy, że nie jesteś ciągle na urlopie. I tak dużo robię dla ciebie. Nie powinieneś się tutaj pojawiać, pamiętaj o tym. When are you expecting the package to be delivered to London? Well, the Colombian said it took $10 million. And the client doesn't have his goods. What do you expect? Of course. Well, I need the goods now. Otherwise, you and I were dead. Yeah. I'll meet you at the shelter in Warsaw tomorrow. You better be there on time, buddy. Thank you.
całe postawy są obłe. Chyba językiem nie słucham. Mati, co ty sobie zrobiłaś? Co? Kamuflaż? Jedziemy do domu, chodź. Ty, a ja mówiłem chłopakom, że mam ładną siostrę. Nasze siostry zawsze są ładne. A jak nam? Mamo! Mamo! Już jestem! Mamo! Co jest? Jeżeli ojciec myśli, że kwiaty to zmienią, to się myli. Wyluzuj! Ojciec dał matce na urodziny. Co zrobiłeś? To zmień wodę pod względną. Mamo! Śpi. Mamo! Patrycja? Kiedy przyjechałeś? Przed chwilą. Jak się czujesz? Sama nie wiem. Jak dobrze być w domu. Tak, słucham. Przyjechałam z tego. Tak, wracam w przyszłą środę. Mam zajęcia na uczelni. Pracuję też. Nie wiem, czy będę miała czas się z tobą spotkać. Tak, mam ten sam numer, co przed wyjazdem. Przecież ja się wcale z tobą nie kłócę! Wiesz co? Cześć. Maciek, twój kochany tatuś dzwoni. Cześć, tato. Ja? Zaraz się zacznie walka. Nie rozumiem. Też wysłałem ci zaraz poszedł. Ale oglądam telewizję. Wiesz co? Zadzwoń do mnie później, dobra? Na razie, cześć. Czy w tym domu chociaż raz może mnie ktoś pytać o zdanie, co? No mamo, no! Twój ojciec nikogo nie pytał o zdanie, jak podchodził do tej panny. Gdzie jest zaproszenie, które mi wysłał ojciec? Zaproszenie wyrzuciłam. Co? Nie życzę sobie, żebyś się z nim widywał. Maciek. Bez czemu smarkasz? Może mi też nalejesz? Ale to już ostatnie, tak? Tak, to jest ja też nic nie wiem, poziom. Dzięki tobie. Przecież to ty zaraz mi wsparcie minister transportu. No i patronat medialny. Coś w końcu jestem winny, zgadza się? Bardzo się nudzisz? Przecież wiesz, że budynek nie jest dla mnie. Tak, wiem.
Protect this business, I want to know why my stuff is inside the police station. No, wpuściliście kreta, który was zdradził. Yeah, I know that. That's why I pay a lot of money to know what the police are doing. Może było ci zarało. Żartowałem. Jak chcecie ukryć ten 100 kg kokainy z policyjnego magazynu? Less you know, longer you live. Just kidding. Cygara to drugi ułówek, można nie ufać. My ochraniamy jego interesy. Po zdarzeniach, które każą nam zadawać sobie pytania. Skąd bierze się tyle zła? Jak to możliwe, że ludzie gotowi są popełniać takie czyny? Najczęściej odsuwamy od siebie te pytania, mówiąc sobie, to gdzieś daleko, nie znam tych ludzi, oni mi bezpośrednio nie przeszkadzają. Ale prawda jest jedna. Zło jest wszędzie, tuż obok nas. Ci ludzie są bliżej niż myślimy. A my przez niedostrzeganie tego zła, przez naszą obojętność, nie chcąc im pomagamy. Tak, bracia i siostry, pomagamy. Miałeś go nastraszyć, nie poprasta. Ale szefie... Nigdy nie przerwaj mi modlitwy. Sam pan mówił, że... Nie czyń drugim tego, co tobie nie widzę. Czyli jak? Nie! W porządku. Weź ten cygaro. Pan senator pyta, czy wszystko w porządku. Przekażę jak najbardziej. Pan senator ma gości ze wschodniej granicy. Musi godnie przyjąć. Chodzi o duże pieniądze. Jak duże? Przedstawi się Sergii. I'm beginning to think we have the wrong address. You have to be a cigar. Thank you.
Bo widzisz, wasza dziewczyny to będą was to, co mają symetryczne twarze. Jak chcesz, to ci zrobię drugą zakrzyć. Dobrze, a pionową gratę, chcesz? Zabawę u nas. Nerwowy jest. Czeczący zarżnęli mu dowódcę najgorsze. Też byś nie lubił noży. Dlatego spędzam wakacje na Kubie. Wygląda głównie, że spotki brak. A chłopaka zanieście do samochodu. Tylko tam, żeby nikt nie widział. I posprzątajcie tu. Jest gdzieś za miasto i zostawię. Zawieziesz go do szpitala. Do szpitala? No, i powiesz, że znalazłeś go w parku. Zrozumiałe? Jasne, szef. A kasetę zawieźcie do mnie do domu. Chcę zobaczyć, co tu się stało. Nie potrafię zrobić. Okej. See how it works. To jest bardzo dobry sukces, żeby się nie kapli. Zrobić 20
Dwie doby? Jasne. Będzie git. Nie widzę to 80. Gdzie to trzymasz? W bezpiecznym miejscu. Gdzie? Dowiesz się w sobotę. Bardzo was lubię, ale muszę się zabezpieczyć. Tu wam przyszły jakieś głupie myśli do głowy. Synu. With all due respect to the chemist, Cigarro. You screw this up. There's no protector in the world who's gonna help you. Co się patrzy, stacjo? Nosisz takie majtki? Ja? Przecież to nie ma. Znaczy ja. Zapraszasz tu dziewczynki? No ale ja naprawdę nikogo tu nie zapraszam. Słowo daję. Jest posekcja na kamerze. To bardzo bezpieczne miejsce. Jeżeli zaprasza tu dziwki, to nie jest. Mam wszystko pod kontrolą. Masz worki, które zapakuję tu gówno? Będę jutro. Niech pan mówi. Nie mam żadnej wątpliwości. Co się dzieje? Bożeński to was naszych od Warszawy, nie? To mnie odpuścił. O. Dobrze kombinuje. Przyjdzie tu cała wsiania za ciebie. Nie będę szukać zabójcy. Już Wejner tak poprowadzi śledztwo, że zaraz prokuratura umorzy dochodzenie. Może tak? Może nie. Ile daj za wiemię? 150. Nie za wiemię. Mówiłem ci, żebyś kupił pożarny. Proszę cię, jest fajny. Ma takie te epitafia, wstążki, tak jak szef lubi. Jest. Duży krwiar ma potrafić ślady pobicia. Jest silna dawka kokainy w treści żołądkowej i jamie ustnej. No jak nie mówić kogo? Skąd wiesz? Bo go znam. Znałem go. Ile razy widziałeś go w tym roku? Co ty wiesz o Maćku? Teraz sobie przypomniałeś, że masz rodzinę? Zostawiłeś go, kiedy był w najtrudniejszym okresie. Nie masz pojęcia, jak on to przeżył. Kim był, z kim się zadawał i czy w ogóle brał. Narkotyki nie pasują ci do wersji o dobrym tatusiu. To wy nie chcieliście się przenieść do Warszawy. Masz! I opraw to sobie w ramki. Żebyś nigdy nie zapomniał, że jesteś odpowiedzialny za śmierć swojego syna. Thank you.
Wiem, jak trudno przejrzeć taką informację. Prywatnie bardzo panu współczuję. Zapewniam pana, że mój syn nie był dzikiem. Ale przecież wyniki sekcji są odkłady. Kokaina w organizmie, dużej ilości marihuany w kieszeni kurtki, sam pan rozumie. Więc kto pobił mojego syna? Zakładam, że doszło do wewnętrznych porachunków między narkomanami. Co pan sugeruje? No albo między dealerem, albo jego odbiorcą. Już niech pan wraca, to domu będzie pana informowanie o wynikach śledztwa. Chociaż z tego, co wiem, to prokurator zamierza ją umorzyć. Jak to umorzyć? Przecież sekcja znowu wykazała, że mój syn został pobity przed śmiercią. To jest decyzja prokuratury. Zapewniam pana, że poruszę każdy kamień w tym mieście, żeby sprawdzić, jak to było. Burzyński wam się rozumiesz? Niedługo to będziemy mieć całą szafkę na karku. A to nie cygara, ale kaszlaki też boli, to cena. Wiesz, że mój lokal jest czysty. To jest szczotkę i kucy. Bo już nie. Radwański się na ciebie mówił, bo się tylko nie powstrzyma. Nie pierdol wojny. Co ty mnie Radwański już znaczy? Za co ci płacę? A proszę, masz. Szczęśliwy? Ty, co to jest? Ukradli mi towar na Ukrainie. Po 6 lat. Ile na to, co cię ukradli? Chuj teraz jak najszybciej. Weźmy sobie podwizdać na ten twój interes, jak Radwański zacznie kolejne świątki. No, szczerze ci współczuję, Wiciu. Też mam syna. Maciek nie był narkomanem. To pan na tego skupienicina, który mu to zrobił. No ale jak? Chciałbym, żebyś mi z tym pomógł. No wiesz, liczę dla ciebie wszystko, tylko co ja mogę? Prokurator chce zamknąć śledztwo. No panie, bo to jest twój okręg. Nie dopuść do tego. Zwłaszcza, że ja wiem, gdzie ty się stało. No, bo mówiłeś, że ktoś go znalazł w parku. No jest skoro. Zabili go w jakiejś skorupce. Chowano się na to. No. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Dziękuję ci. Nigdy ci tego nie zapomnę. Serwis? Patrycja? Chcę pracować w chowaniu. Zdarza się, że sama znajdzie zabójcę. Witold, to jest okropna speluna. Tam rządzą bandyci. Błagam cię, zrób coś. Nie wiem. Powstrzymaj ją! Bo jeśli się coś stanie, to tylko nie przeżyję, rozumiesz?
Mam w domu niemiłe ślady, gdy po tym kamie. Moglibyście tam zorganizować jakiś obóz sportowy. Ale jaka jest maszyna? Martwi się osób. Mamy jej pilnować. Ale dyskretnie. Ja bym się nie wymyślił, że ja mam to wysłał. Tutaj macie kadry z lokalu, gdzie zamierzam pracować. A to jest zdjęcie. No. Mamy nie wszędzie. Szukaj, nowa przeszła. Zawołuję. Dobry wieczór. Wieczór. Umiesz tańczyć? Myślałam, że potrzebujecie kelnerki. Za taniec na barze zarobisz więcej. Potrzebuję kasy. No, to mi się podoba. Trzeba mieć ambicje. A doświadczenie masz? Tak. Byłam kelnerką w Londynie. I tancerką zresztą też. No. To masz robotę. Na razie wejdziemy do baru. No. Nieźle. Wczoraj się pan napije? Chwilowo nie piję. To co za herbaty? O. Wszystko jest umorzone, stary polecił mi przekazać ci wszystkie dostępne informacje. Przecież ty jesteś w ogrodzie. Jego też ogrodzie? Nasi nie żyją, jakiś dyrektor z góry decyduje o tym, żeby zamknąć sprawę. Masz coś konkretnego? Kto to jest Maciek Burzyński? Chłopak, który kilka dni temu zmarł do niebie. Ty po co mi to pokazujesz? W jego organizmie wykryto końską dawkę kokainy. Zdepnić połowę przydatkową i tyle. Ta kokaina ma podobny skład do tej, którą sieliśmy w markach. Środek wypełniaczy krystycznie czysta. Miodzio. Chłopak, sama nie wam mówisz? No to jakaś dziura, ale... Możemy tu sprawdzić taką informację. Nasz kontakt poinformował, że poszukiwania warto rozpocząć od lokalnej spelunki. Nazywa się Havana. Mogę to pożyczyć na kilka dni? Ale ma do mnie wrócić. Jedziesz tam? Tak. Aha. Pokaż mi to zdjęcie, co młody przysłał z Kosowa. Prawdopodobnie jeden z bossów rosyjskiej mafii, ale jest bardzo niewyraźny. Niestety nie mogłem go zidentyfikować. A co pan poleca? Mamy świetne bryły. Co, to jesteśmy w ukrytej kamerze? Może pan się zastanowi, ja przyjdę później. I również. Proszę. Ja przepraszam. Zaczepiłeś moją dziewczynę. No już przepraszam. Już, na to nic nie słyszałem. Słuchaj, napijemy się piwa, już nas tu nie ma. Masz rację. Już nas tu nie ma. Wyprowadźcie. Co ty pijesz? Zrobotnie mnie, już. Teraz
Nie. Co ty robisz, Sergej? Poznaję nowe miejsce pracy, ale chyba zabłądziłam. Nigdy więcej tutaj nie chciałam. Szkoda, że jeszcze wróci. Chyba szef mnie szuka. Daj cigaro. Przenosi cię do przepisnego domu. Dziś będzie, że przybyłaś w moim hotelu. Mamy specjalnych gości. Masz szansę pokazać, czego nauczyłaś się dla mnie. Pracowała w ekskluzywnych klubach w Londynie. A teraz pracuje dla mnie. The best cocktail I ever had was at a bar in London. On Warwick Street. I mean the best. Yeah, Sugar Club. So what do you suggest? Maybe White Manhattan. White Manhattan's for everybody! Yeah, come for me! How's our business going? It's been okay. It's the place of family. But I look out for the movie. You got it? Yeah. We got it. Zobaczmy, co ty dobrego zrobiłeś. Biały Manhattan. A który z nich? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Thanks. And the duvery capacity to babble of Spain. 10. 10. Well, that's better. Cheers. Cheers. Can we count on you? Za 3 dni narkotyki będą wasze.
Co to jest? To ty to zrobiłaś? Tak. Zrobię ci innego drinka. Ale to jest bardzo dobre. Jak można je? Patrycja. Co widziałaś na tym nagraniu? Skąd wiesz, że widziałam jakieś nagranie? Z kamerą. Dlaczego uciekasz? Brata, ja wiem, kto to zrobił. Możesz mnie odwieźć do domu? A to właśnie tam będą cię szukać. Talk too much. Get the girl. To jest Max. To właśnie on mi pomógł. Zajmuję się sprawą, która prawdopodobnie łączy się z reżyserskiego synu. Proszę za wszystkim kontaktować się ze mną. Ja z miejscową policją. Ja od dawna nie ufam miejscowej policji. Patrycja. Zostaję. Musimy już jechać. Innym się nie ufam temu facetowi. You keep making mistakes. I've got everything under control. You think you do? Why don't you have the girl? I'm looking for her. This place belongs to her father. She's hiding now. She'll be calm. You know what she's gonna do? She's gonna run to the police. She has. It's okay. I'll find. Thank you.
fine. Patricia was next to her. Everybody is in the gym. All right. Thank you. Patrycja? Gdzie jest dziewczyna? Jestem w tej obrońcy? Nie wiem, to możliwe. So, you're a police officer. Would be dangerous. We'll have to use your drugs. Po co? Zobacz, że nie łapiemy psa. A ty zadzwonisz do Buzińskiego. Myślisz, że próbujesz się dla kupy. Dlaczego ja? Wyglądasz, jakbyś potrzebował 1 000 000 złotych. Nie ma się. Jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Zdaje się, że tylko to cię interesuje. Rząd zaliczka? Co? Myślisz, że chcecie widywać? Nie. Ale czasami myli się przy wykładach. Ludzko też. Dobra, pokaż, jak to zapakowaliście. Jesteś pewien, że nikt nie zorientuje się, że to nie jest kokaina? Nie ma takiej możliwości. Co mam zrobić? Przy odbiorze zorientujesz się, że przywieźli o 4 konkrety za dużo. A, to jest substytut może kokainy. Dokładnie tak. A 4 komplety z kokainą oddasz naszym ludziom. Proste. A sam zostaniesz z tym główny. To ma robię osobiście. To by co tym swoim głową? Płacę ci kupę kasy za własną robotę. Tu nie może być pomyłki. Kumasz? Ja się nigdy nie mylę cygara. Nie poskakuj za wysoko. Pomyśl tylko... Co ty w ogóle byś zrobił bez mnie? Kupiłbym innego glinę, komisarzu Weiner. Ale nie komendanta, cygaro. No.
Dlatego płacę ci dodatki funkcyjne i zwrot kosztów. A teraz wracaj na tę swoją komendę i czekaj. For a dead body. Just need myself at home. In my home,
I can leave at any time I want. I know. And you're gonna leave soon. I promise. You know the cops knows about Pasha. Or it's Nicky Mouth. Yeah, the smoke package. They say he saved his life in Chechnya. He was a good soldier. Yeah, he was. He was. Anybody for nothing. And I still know you're sniffing around. It doesn't matter if your friends come. Brzezinski will never see his daughter again. Leave him alone. It's Sasha to watch you. He's going to move. Cigar is waiting only for you. Shut your mouth. Everybody's going. Okay. Okay. I like you. What? So why are you so stressed? Moją brykę. To prezent od Sergeja. Jaki kurwa prezent? Dla ciebie. Pasza już nie będzie robił kłopotów. A co z moją tapicerką? Get it clean. All lives are cheap. A to już dupę. Niech Marowi skorpion wezmą to ścierwo. I wyrzucą gdzieś pod Warszawą. Ale tak, żeby przyłat go znalazły. Robi się sobie. Dobry pomysł, Kieran. No. I samochód ma błyszczeć. Proszę bardzo. Chodźcie. Chodźcie do środka. Chodźcie. Mm-hmm.
oryginalne torby. Co to pląży? Przepakujemy w nie substytut kofeiny. Dobra, take these. Torby zostają u mnie. Dlaczego? Bo to ja mam substytut. Pan senator nie chce problemów. Nie ma żadnych problemów. Prawda, Siergiej? Proszę, weź to wszystko. Gilnuję jak oka w głowie. Wszystko się. Skopujemy na obóz do kowań. Ale mój Iga. Dosyć, co to jest? Dobre było. No. Idiot! Znałeś to co? Czego chcecie? Uwierz się. Odcinaj. Masia. Let's go. Jezusa, to jest moja dziewczyna. Masz coś dla nas? Nie. Był cygaro zabrał swego partię. Mówię, czy możesz nie szukać? Cygaro zabrał cały towar. Od teraz mieszkasz tutaj. Nie zostawiajcie mnie. Dlaczego ty nie walczysz? Sama tego chciałaś. Przepraszam, gdzie jest wejście do klubu? Wejście jest tam. Zobacz, lepiej kolorowany. Podejdź, schowaj to górę. I pozostań twoje lokę. Możesz się wstarać. Przepraszam za tego głąba. Przejdźmy do mnie.
Porozmawiamy. Dzień dobry, szefie. Co się tak gapisz, chudy? Dawaj tego kałacha. Daj mi go. To co daj ten burdel? Nastąpił pewien niefortunny zbieg okoliczności. Teraz wszyscy musimy się z tego wydostać. Ja pomogę komisarzowi Maksymilianowi, a wy pomożecie mnie. Jaką akcję macie przeprowadzić ze zbrodnika? A, pomówicie o Jasmużyńskim? W jakim celu? Do niego dobra. Nie wiem, czy będziecie z tobą gadać. Przecież chcę odzyskać córkę. Powiedzcie mu, że wiem, kto stoi za tą akcją. Ja wcale nie chcę z tobą gadać. Mam nadzieję, że Grzesia zmienimy ci pokój. Co się dzieje? Mówcie. Wszyscy mają Patrycję. Może jest jakieś wyjście? Cygaro chce współpracować. Ten gangster. Wydaje się, że Ruscy chcą go sprzątnąć. Bardzo chcę się z panem spotkać. Po co? Podobno z Ruskimi współpracuje senator Apostoł. Apostoł? Co on teraz zrobi? Z tym przystaniakiem będziesz miała większą przyjemność. Szefie, to może ja pójdę z szefem? Zresztą to sam pójdę. Thank you.
Na szczęście trafił w komizarkę. Dlaczego do mnie strzelałeś? Odejdź, niech to zna. Wiem, czego ty chciałem. Pieniędzy. Chcę ci pomóc zyskać córkę. Przez ciebie nie żyje mój syn. Dlaczego miałbym ci wierzyć? Bo to ja jestem u apostoła następny do odstrzału. Ja mam cię uratować głowę? Przeciwnie. To ja pomogę ci uwolnić córkę. Jak? Posłuchaj uważnie. Czy ty naprawdę nie wiesz, gdzie rozstać swoją Patrycję? Chyba już mówiłem, że straciłem zaufanie do ciebie. Dobra, wierzę ci. Jaka jest nasza rola? Główna. Przecież nie powiedzę jej tym moim gramoniu. To ja sam nie dam rady. Nie wyglądacie na komputerowcy. Nie otwierajcie dziobów. I słuchajcie, co okaże Rejne. A potem? Czekajcie na sygnał. Będę dzwonił. I wtedy nie zdejmuj okularów. Wreszcie już nie. Bo każdy od razu po twoich oczach skuma, że nie potrafisz odróżnić komputera od parasola. Wszystko zgodnie z planem. Cześć, cześć. No co jest? Czemu stoicie? Jest problem. Coś z hamulcami. Dalej nie pojedziemy. Cholera jasna. Za 15 minut mamy pospieszyć do Warszawy. Dobra, połaj kierownika. Coś wystało? Awaria lokomotywy. Pociąg zjeżdża na bocznicę. Józek! Powiedz pasażerom, że muszę łapać inne połączenia. No cóż, że pociąg dalej nie jedzie? Panowie, czy w ogóle wiecie, o czym mówicie? A co ja poradzę? Przecież nie mam w tej chwili sprawnej lokomotywy, no. Pójdź do centrali. Tak? Pomoc, pomoc. Komisarz Weiner? Rozumiem. Już wysyłam ludzi. Podpiszę pan tu protokół zdjęcia plomby. Na sprawę. To jest. Dawa nie ma. No tutaj pewnie nie ma nawet żadnego hotelu, panie inspektorze. No i wszystko pod kontrolą. Dawam samochód z kierowcą, teraz idziesz do Warszawy. Dzięki, ale jutro może jeszcze dzisiaj przejmujemy ten depozyt. Tym razem narkotyki pojadą z samochodem. Polska kolej. Dzięki. Może
możecie wejść. Pokój 25. To tam jest depozyt? Po co wam depozyt? No taką mam instrukcję. Bezpośrednio do depozytu i do rąk własnych pana komisarza. No wie pan, ten tu ma parę złotych kosztuje. Nie dowiary, już nawet policji się nie wierzy. W takim razie pokój 27. Panowie, proszę się odwrócić. Proszę. Przywieźliście 4 kartony za dużo. Panie komisarzu, przyniosłam te raporty. Chwileczkę, przyjmuję właśnie komputery. Z przetargu. Ktoś jest sprzedaży, co? Proszę zostawić dokumenty na biurku. Przecież ja to mogłam zrobić. Tak? Wziąłem pani naszej pełną odpowiedzialność? Proszę spojrzeć w tych papierach, kiedy wszystko jest w porządku, a tak naprawdę nic się nie zgadza. No nikomu nie można już zaufać. Ale pan komisarz to tak o wszystkim pomyśli. No właśnie. Proszę zapłacić to łatwo. Tak jest. To jest zamówienie publiczne. Jeżeli odkryjesz jakieś imię nieprawidłowości, to przysięgam. Nie właśnie przetarg, a zapłać się karną, rozumiecie? No. Zabiera się, kupa, szybko! On the way. What are you doing this? Co? Jak nas będą mamy udawać, że nic nie dzieje? Czy ja? To jest ta szefa. Zdążymy? Musimy. Zdążę dzieciaku! Już! No panie, no co? Panowie, ale pompa pierdykła, no! Pierdykła, nie! Co? Ej! Co to się dzieje? People will disappear if you let them escape. Sergey? No, I got your coke. If you want it back, let her go. So what do you want me? Kill you. Yeah, listen. Two guys, two karate guys. I'm beating the two idiots from Cigarro. I'm taking the cocaine. Yeah, they've lost the stuff. Why did you leave me? We have a problem. I should lie down next to me. You're a great actress.
Anybody ever tell you that? They have. Mm-hmm. Usually before and never after. You don't know anything about life, Masha. Despite being off now. I'm gonna propose the role of your life. Really? Come with me to Luna. That's not a joke. Otherwise, I'll have to kill you. Sit back. Don't be afraid. You'll be all right, okay? Relax. Pokaż mi dziewczynę. Come on, Patricia. Okay. Show me what you brought. It's belong to me. Tell me which way you reach. Put it to the puppet. Like I said, it's belong to me. We'll be back 20 meters. Anybody killed. So I stick in your nose and people start disappearing. It's good. Okay, Patricia. You walk straight. Patricia, forward! Thank you.
Patrycja! Jaka Patrycja? Nie powtórzę pytania. Nie wiem! Człowieku, ja mam immunitet, bo to się wiem, że... Przez ciebie zginął mój syn, ty sokc. Nie, ale bo to nie tak miało być, Witor. Gdzie jest Patrycja? Gdzie? Zabrali moją córkę! Gdzie? Nie! Mów! Gdzie? Mów! Mów! Chodźcie ze mnie! Mów! Gdzie? Bernardo. Śmierć dziękuję nam. Masza! Proszę cię, pomóż mi, może jeszcze nie jest za późno. Zamknij się. Dlaczego tu jesteś? Nie możesz latać samolotem? Zamknij! Witam. Witam. Przyjechałem się odebrać narkotyki z depozytu. Tym razem pojedziemy samochodem. A gdzie jest tam Sabrina? Obawiam się, że mamy problem. Nie rozumiem.
komisarz może się nie pojawić, podobnie jak wasze narkotyki. Komisarz Weiner poszedł na współpracę z rosyjską mafią. Zamienił kokainę na dobrze zrobiony substytut, a prawdziwe narkotyki przekazał bandytom. Ma pan dowody? Sprawdźcie ten spreparowany proszek. Proszę otworzyć depozyt. Co ci się dzieje, Lopański? Urzędujesz już w moim kierownicy? Panie komisarzu, proszę natychmiast otworzyć depozyt. Proszę otworzyć. Co? Mówiłem, że podmienia. To krystaliczna czysta kokaina, ta sama, którą zostawiliśmy w depozycie. Podpisujemy protokół odbioru. Gdzie ma podpisać? Dziękuję bardzo.
Thank you.